Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Ci, którym Jezus opowiada przypowieść, uważnie go słuchają. Nieszczęścia innych są zawsze bardziej interesujące niż ich sukcesy. Nie udały się zbiory winogron. Jest to symbol zdradzonej miłości. Właściciel winnicy jest dziwnym człowiekiem, o którym mówi Ewangelia. Nie oczekiwał owoców dla siebie. Chciał, aby inni cieszyli się nimi. Człowiek kochający nie pragnął przede wszystkim odpowiedzi na swoją miłość, lecz chciał, aby ona przyniosła owoc dla innych. Winnica, która nie odpowiedziała na oczekiwania, zostanie porzucona, pozostawiona bez obrony. Zmieni się w ugór, będzie zdana na łaskę przechodzących przez nią zwierząt. To, co czeka winnicę, to zniszczenie. Kim jest ten zakochany, który może wydawać rozkazy chmurom, aby nie dawały deszczu? To jest Pan. Największym nadużyciem człowieka jest uznanie siebie za prawdziwego właściciela winnicy, czyli własnego życia, misji zleconej mu przez Boga. Ktoś taki znajduje sobie wygodne miejsce, broni się przed interwencjami, również tymi słusznymi, przez które właściciel usiłuje uzyskać to, co mu się prawdziwie należy. To ja jestem tym człowiekiem, który jest w stanie zatrudnić specjalistów, którzy bronią moich praw i przywilejów. Jednak zapomniałem o tym, w jakim celu zostałem wezwany do winnicy. Moim zadaniem jest wydawać owoce. O wierności nie mówi moja obecność w winnicy, lecz przynoszenie w niej owoców. Winnica i owoce w niej nie należą do mnie. Te owoce to sprawiedliwość, wolność, miłosierdzie, braterstwo, przebaczanie nieprzyjaciołom. Zobaczmy, jaki jest nasz dramat, że człowiek jest w stanie zawieść oczekiwania Boga. Tak wiele zawiedzionych oczekiwań. Są to nasze upadki. Jeśli przynosimy owoce, bywają one czasem zatrute. Nie czekamy na to, aby Bóg pozbawił
nas winnicy. Sami się jej pozbawiamy i zarazem pozbawiamy jej innych. Bóg nie może nawet innym rolnikom przekazać winnicy, ponieważ ona nie istnieje, stała się śmietniskiem. To jest dramatyczne, że czasem wnętrze człowieka staje się śmietniskiem, że człowiek staje się solą zwietrzałą, która się na nic nie przyda, jak tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Ja jestem winnicą Boga. Co się ze mną dzieje? Z moją wiarą, z moim powołaniem, z moją miłością Bożą.